To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Dzisiaj zapraszamy Państwa do obejrzenia piłkarskiego spektaklu na stadionie Düsseldorf Arena. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. To musi być bramka! Gol, proszę Państwa, właściwie do pustej bramki. No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. No to mamy 1-0. Linard. Grilić przy piłce. Piłka do Baumgartnera. Grilić. Rzut z autu. Cofa na przedpole. Próbuje szczęścia. A jednak blokuje to. Wspaniale. Świetnie go teraz wypuścił. Nie, niemożliwe. Był spalony. Trzeba tutaj wypomnieć temu podającemu, że zagranie nastąpiło o mgnienie oka za późno, chwilę wcześniej i byłoby groźne. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Uwaga, jest pod presją. Florian Grilić. Grilić. Dobra ta interwencja. I Griezmann. Piłka szybuje w pole karne. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Uwaga, uderza z dystansu. Aj, poprzeczka. Ale to jeszcze nie koniec akcji. Gdyby to wpadło, mogło już być po meczu. Na szczęście dla drużyny broniącej się w tej sytuacji konstrukcja bramki okazała się sprzymierzeńcem. Może mówić o pechu. Mało brakowało, udało się tylko obić bramkę. Teraz to drużyna przeciwna kontroluje grę. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Po pierwszej połowie nieco lepsza drużyna francuska, ale to nie jest duża przewaga. Wciąż wszystko jest możliwe. Tak, to wyrównany mecz z obu stron, ale wynik korzystny tylko dla jednej z nich. To skromne 1-0 drużyna pewnie dowiezie do końca pierwszej połowy, ale ono absolutnie nie przesądza losów meczu. Druga połowa, proszę Państwa, może być wybitnie ciekawa.
I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Oto druga połowa meczu. Zobaczymy, czy rywal odrobi stratę do Francji. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego ciekawie zapowiadającego się meczu. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Zajwald. Bosz. Christoph Baumgartner. Doskok do rywala i po akcji. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Wow, wow, wow! Ale szchupnął z daleka ten młotek w nodze. Co za bramka! Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości. Cała defensywa chyba też nie. Ależ ma kopytę. Dwa do zera. Gramy dalej. Florian Grilic. Zabicer. Ma sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Zapraszamy Państwa na nadchodzący mecz już wkrótce na antenie EA TV. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością. Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. No i nic z tego nie wyjdzie. No, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Linard. Grilic. Francja może już spokojnie czekać na końcowy gwizdek. Z takim wynikiem nie musi się niczego obawiać. No, myślę, Tomku, że od pierwszego gwizdka nie pozostawiają wątpliwości co do swojej klasy. Skuteczność w ataku, zdecydowanie w obronie, nie dziwi ta dwubramkowa przewaga. Chyba najbardziej wypada podkreślić, jak wiele zdrowia zostawiają na boisku, nie odpuszczając tutaj żadnej piłki. Wjeżdża jak w masło. Ależ bomba! Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona! Rzuca piłkę przed bramkę i podanie do Kanty. Strzał, proszę Państwa! A zatem koniec meczu, Jacku, i sukces drużyny trójkolorowych. Rozbrzmiał ostatni gwizdek. Nikt nie odbierze im zwycięstwa. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana.
tym meczem Usman Dembele tylko potwierdza, że jest świetnym piłkarzem. To był dobry występ. Oglądałem go na boisku z przyjemnością. W tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity występ. Bramka na koncie, a do tego jeszcze zwycięstwo drużyny. Czego chcieć więcej, prawda?